Cześć, witam na kanale Format C w kolejnym odcinku kursu Worda. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wstawić kolumny w Waszym dokumencie. Aby dodać w naszym dokumencie podział na kolumny, ustawiamy kursor myszy w miejscu, gdzie chcemy taki podział rozpocząć, a następnie z paska narzędzi wybieramy zakładkę Układ i rozwijamy menu Kolumny. Tutaj mamy zestaw zdefiniowanych domyślnie układów kolumn. My wejdziemy sobie do bardziej szczegółowego kreatora. Tutaj mamy do dyspozycji zestaw gotowych układów kolumn. Ja sobie wybiorę układ kolumn do lewej i zdefiniuję liczbę kolumn na 3. Tutaj możemy sobie ustalać szerokość poszczególnych kolumn i odstępy między nimi. Na tym podglądzie możemy zobaczyć, jak będzie wyglądał nasz układ po zatwierdzeniu. Możemy tutaj również dodać rozdzielenie kolumn pionową linią i zdecydować, czy zastosować mamy ten układ do całego dokumentu, czy tylko od bieżącego miejsca, które wskazaliśmy kursorem. Na ten moment ja zaznaczę sobie obszar od bieżącego miejsca i zatwierdzę. Jak widać, wszystko przed kursorem myszy zachowało poprzedni układ, a za kursorem mamy już podział na 3 kolumny. Mogę teraz ustawić sobie podział na kolumny dla całego dokumentu. Wchodzimy jeszcze raz w menu kolumny i wybieramy więcej kolumn. I teraz ustawię sobie 2 kolumny, ale tym razem dla całego dokumentu. Klikam OK. Układ w całym naszym dokumencie uległ zmianie. Mamy już tylko i wyłącznie 2 kolumny. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć.